Dzisiaj na dobry początek spotkanie podwójne, tak z górnego C zaczynamy. Spotykamy się dzisiaj z panią Moniką Sobień-Górską i z panem Robertem Górskim. Witam serdecznie, to oni. Nie wiem, czy poznajecie, tak? Tak, proszę. Autorami książki Jak zostałem prezesem, kulisy ucha prezesa najpopularniejszego polskiego seriala. Myślałem, że to Czterej Pancerni ciągle albo... Jak się pisze książka w tandemie, w duecie? Mnie się pisało znakomicie, chociaż była to w ogóle taka wyjątkowa sytuacja, ponieważ pisaliśmy tę książkę zaraz po narodzeniu się naszej córki, więc mieliśmy dosyć mało czasu, ale ponieważ ten tandem jest naprawdę bardzo zgrany, wykorzystywaliśmy takie momenty, kiedy nasze dziecko łapało drzemki, wtedy pisaliśmy, ja miałam człowieka, z którym pisałam książkę pod ręką, bo z nim mieszkałam, więc i mieszkam nadal. W związku z tym łatwo było tę książkę napisać, poza tym Robert jest człowiekiem, który nie robi problemów. Dlatego to poszło chyba tak płynnie i całkiem zabawnie. Ja w trakcie pisania książki patrzyłem, czy dziecko nie wypada przez balkon. Nie wypadało, więc czasem moje odpowiedzi mogą być lepsze. Na szczęście Monika jest jednocześnie znakomitym nie tylko pisarzem, ale również redaktorem, więc poprawiała to, co powiedziałem głupiego, w związku z czym wyszedłem na człowieka dosyć mądrego, którym przecież nie jestem. To będą kolejne odcinki Ucha Prezesa, zarówno te książkowe, jak i te serialowe. To jest już 915 pytanie na ten temat. Jeśli dotrze do 1000, to wtedy tak, powiem, Ucho Prezesa wróci na ekrany. Bo wszyscy czekamy bardzo. No już 16, przepraszam, osób na to czeka, więc jak przekroczyłem magiczną granicę 1000, no to wtedy prezes będzie miał za swoje. Ale prawdą jest to, że rzeczywiście ty chyba po raz pierwszy, Robert, w tym roku tak pomyślałeś poważnie o tym, żeby wrócić, bo dostajesz tych propozycji bardzo dużo, aby Ucho Prezesa wróciło, ale ostatnio sami powiedziałeś, że się nad tym zaczynasz zastanawiać, to prawda? Zastanawiam się nad trzecim dzieckiem i drugim sezonem. Zobaczymy, co będzie najpierw. Możesz się chociaż uśmiechać, jak to mówisz, bo ktoś pomyśli, że mówisz to na poważnie. Zastanawiam się nad drugim sezonem i trzecim dzieckiem. A pani była fanką Ucha Prezesa? Tak, Ucho Prezesa to chyba był jedyny taki, chciałam powiedzieć, produkt Roberta Górskiego, który mnie tak naprawdę zainteresował, ponieważ ja nie byłam fanką kabaretu. Moja rodzina była, mój tato, mój brat, ale ja nie. I Roberta tak naprawdę zauważyłam przy Uchu Prezesa. I ten serial mi się bardzo podobał, Robert mi się tam też spodobał, zaprosiłam go na wywiad i tak się to wszystko skończyło. Nic to by nie skończyło, bo to trwa, ale... Okazało się, że jako prezes mam nie tylko ucho, ale również inne organy, które są równie atrakcyjne. Z czym ci się kojarzy Koszalin? Poza amfiteatrem i kabaretonem, to jeszcze z czym? Właśnie zawsze się dziwiłem, że Koszalin nie ma dostępu do morza, a to morze jest tak blisko. Ale to bardzo oryginalny rys. Nie wiem, czy morze się odsunęło od Koszalina, czy Koszalin od morza. W każdym razie... Po prostu pojawiło się jezioro. Wspaniale. Kojarzymy się to także z Łazami, gdzie mieliśmy pierwsze nasze kabaretowe wakacje, warsztaty z Leszkiem Malinowskim, koszalińskim bohaterem Koń Polski. Leszek jest niestrudzonym propagatorem kultury i kabaretu w Koszalinie, więc cieszę się także z tego powodu, że znowu będzie mógł tutaj poprowadzić kabareton. Ja po prostu jestem człowiekiem, który uznaje, że ludzie, którzy się poznają, niech sobie powiedzą to, co sobie chcą powiedzieć, a potem oddzielają grubą krechą to, co było. Chociaż ja myślę, że Robert jednak jest taką poczciwą osobą, więc byliśmy wcześniej też, proszę Państwa, na takim innym spotkaniu z czytelnikami, z publicznością, gdzie też właśnie zadano mi pytanie, czy ja jeżdżę na przykład za Robertem, za jego kabaretem, czy sprawdzam, czy tam jakiś grupis go nie podrywają, więc powiem Państwu od razu, że nie jeżdżę za nim, nie dlatego, że, to znaczy po pierwsze dlatego, że mam też swoją pracę, ale jakoś po pierwsze ufam Robertowi, a poza tym kabareciarze nie mają grupis, a jeżeli mają, to w postaci po prostu małżeństw i takich osób, które jakoś nie stanowią, wydaje mi się, że zagrożenia dla naszego małżeństwa. Oczywiście po kabaretonie, który zawsze był udany jakoś, nie wiem jak to się stało, zawsze był bankiet i ten bankiet też był zawsze udany, więc wszystko mi się tu podobało. W Koszalinie zjadłem też wiele rzeczy, ani razu się nie zatrułem. To nie zawsze tak było, bo na przykład w Wadowicach zjadłem kremówkę papieską i się straszliwie zatrułem. Od tej pory mam uraz do kremówek. Ale to nie wina papieża oczywiście, to po prostu... Ani Wadowic. Ani Wadowic, po prostu jakiś taki przebiegły cukiernik postanowił sprzedać mi ciastko, gdzie było najwięcej margaryny. Nie świeżej, nie świeżej. No, więc z tym wszystkim kojarzy... No, same dobre wspomnienia wobec tego z Koszalina, bo... A tutaj pierwszy raz śpiewałem piosenkę na przykład taką przed 5000 ludzi, bo mniej więcej tyle chyba osób tu wchodzi. Ja w ogóle nie umiem śpiewać, więc to naprawdę było wyzwanie. Chociaż z drugiej strony nie sztuka śpiewać, jak się potrafi. Więc ja podjąłem takie ryzyko, żeby zaśpiewać, nie pomylić się.
No i udało się, z mojego punktu widzenia dobrze zaśpiewałem, bo się nie pomyliłem, ale pewnie za czysto to nie było. W każdym razie teraz unikam śpiewania jak mogę, a jak śpiewam, to śpiewam głośno, żeby wszyscy myśleli, że tak trzeba. Byłam, kiedy pisałam właśnie tę książkę, jak zostałem prezesem, to byłam też u pana Andrzeja Seweryna w jego dyrektorskim gabinecie w Teatrze Polskim w Warszawie i tam właśnie zobaczyłam, że stoi wino u niego i pomyślałam sobie, że po prostu no, jak do dyrektora teatru, być może po jakiejś premierze zostało, być, no, bez przerwy ktoś przychodzi i tak zapytałam, czy to jakaś, rozumiem, świeża sprawa. Mówi, nie, to jest właśnie wino od Gowina, które dostałem po tym, jak jego zagrałem, bardzo mu się to spodobało, też zaprosił go chyba na obiad, nie wiem, czy do tego doszło, natomiast no, a pan Andrzej Seweryn był zachwycony tym, że, znaczy nie był zachwycony tym wypadkiem, natomiast tym, że mógł zagrać wokół prezesa, bo jemu się ten serial bardzo, bardzo podobał i tak zagrał go, wydaje mi się, tę swoją postać wiarygodnie. A powiedz, jak to jest rozmawiać z mężem do książki, bo ty rozmawiasz tak, jakbyś rozmawiała troszeczkę z boku, że znasz te wydarzenia, a mimo to część z nich komentujesz tak, jakbyś była po prostu dziennikarzem, który zadaje pytania aktorowi, twórcy, komikowi, satyrykowi. Trochę było tak, że rzeczywiście coś wiedziałam, ale nie wszystko, bo w książce poza Robertem wypowiadają się też inni twórcy Ucha Prezesa i reżyser, i Mikołaj Cieślak, czyli serialowy Mariusz, który też zajmował się na przykład castingiem, wyborem aktorów, a samym, no dużo jest tam osób, i pani Basia tam się wypowiada, i Adrian, mówię oczywiście po ich imionach z serialowych. Natomiast z Robertem dobrze mi się z nim rozmawiało, aczkolwiek to jest też tak, że Robert należy do takich osób, to, przepraszam, że tak mówię przy tobie, tak o tej trzeciej osobie, ale że on na scenie jest taki bardzo wartki, bo to trzeba, musi, prawda? A jak on zaczyna się tak opowiadać te różne rzeczy, takie swoje wspomnienia, on bardzo mało pamięta. Ja bardzo go musiałam za język ciągnąć. Potem się okazało, że potwierdzałam te informacje u innych twórców i to nie było tak, właściwie ja mu opowiadałam, jak było na tym planie, bo on był jako twórca tak odizolowany trochę od różnych problemów, ponieważ, drodzy Państwo, to wcale nie było takie proste zrobić ten serial, bo no, serial był polityczny, ludzie są opcji A lub B i ta opcja, która nie była zadowolona z tego, że w tej kamienicy kręci się taki serial, robili bardzo dużo różnych takich utrudnień. No, ale była toaleta taka na kółkach, bo kręciliśmy to w centrum Warszawy, w takiej kamienicy, w wynajmowanym pomieszczeniu, którego właściciel, jak się dowiedział, co kręcimy, to powiedział, że może nam to udostępnić, ale bez toalety. Nie wiem, jakaś była skomplikowana w każdym razie sytuacja, więc mieliśmy tam sporo kłopotów, ale też chodzi o to, że jak ja udzielałem Monice wywiadu, problem ze mną jest taki, że mi się wszystko pieprzy. Generalnie wszystko mi się myli. Ja w ogóle mało rzeczy pamiętam. To ma swoje plusy, ponieważ coś nie pamiętam. Z wiekiem będzie miało coraz większe. Nie pamiętam, znaczy nie pamiętam dobrych rzeczy, tego żałuję, ale też nie pamiętam złych rzeczy i to akurat mnie cieszy. Więc taki bilans nie jest najgorszy. Więc w trakcie tego wywiadu ja sobie musiałem wiele rzeczy przypominać, a na szczęście jeszcze więcej osób nie się udzielało Monice wywiadu, więc się od niej sporo dowiadywałem, także przypominałem sobie rzeczy, o których zapomniałem.